Otwieram obrady 81. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Na stan 21 radnych, obecnych jest 18 radnych. Tym samym stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam zastępcę burmistrza, Pana skarbnika, wszystkich obecnych, w tym media. 81. sesję Rady Miasta zwołałem na wniosek burmistrza miasta w trybie paragrafu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Stwierdzam, że jest nas o jedną osobę więcej, czyli 19. Wysoka Rado, w dniu 4 kwietnia 2024 roku po długiej i wyniszczającej chorobie zmarł świętej pamięci Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Odszedł człowiek wybitny, osoba wielkiego formatu i dobrego serca. Pełniąc rozliczne funkcje państwowe i samorządowe, przyczynił się do rozwoju naszego miasta i regionu. Oddajmy należny hołd jego pamięci i uczcijmy minutą ciszy. Dziękuję. Porządek obrad i proponowane projekty uchwał otrzymali Panie i Panowie radni. Przystępujemy zatem do realizacji porządku obrad. To jest jesteśmy w punkcie drugim porządku obrad. Projekt stanowiska w sprawie skargi przekazanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bartoszycach otrzymali Panie i Panowie radni w materiałach. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat tegoż stanowiska? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta. Projekt oznaczony numerem 1/81. Tutaj czy komisja coś chciałaby tam dopowiedzieć do tego ewentualnie, bo widziałem, tam jest obszerne uzasadnienie. Także jeśli komisja jeszcze coś ma do powiedzenia, to proszę bardzo. Wszystko jest jasne. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 3b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu podatkowego burmistrza miasta Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 2/81. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, nim zamknę obrady dzisiejszej sesji, bo wyczerpaliśmy porządek obrad, pan burmistrz Krzysztof Hećman prosił o głos. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. 5 lat temu powierzono mi funkcję zastępcy burmistrza miasta Bartoszyce. Było to i dla mnie, i dla Was wyzwanie. Nowa sytuacja, nowe doświadczenia, nowe inspiracje. I dzisiaj z tej perspektywy 5 lat chcę po pierwsze podziękować Wam, ale dopóki to uczynię, to wybrałem takie motto na te nasze ostatnie spotkanie. Henry Ford kiedyś powiedział, że połączenie sił to początek. Trwanie ze sobą to postęp. Wspólna praca to sukces. Połączyliśmy siły wszyscy. I administracja Urzędu Miasta, i państwo jako radni w przeobrażaniu Bartoszyc. Z tego punktu widzenia chciałbym zwrócić uwagę na, jeśli pozwolicie jeszcze na kilka zdań, na kilka takich, moim zdaniem, z punktu widzenia mojego doświadczenia samorządowego i obrazu Bartoszyc, jakie zastałem 5 lat temu, a czasami przejeżdżając, widziałem jeszcze wiele lat temu, na takie 4 charakterystyczne dla mnie wydarzenia, które są pewnymi symbolami. Pierwsze to długo oczekiwana, strategiczna inwestycja, przeprawa mostowa na Łynie. Jak słyszałem, dyskutowana i analizowana od wielu lat. Nie byłoby tej przeprawy mostowej, gdyby nie harmonia i współpraca Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako lidera tego konsorcjum samorządowego, powiatu bartoszyckiego i miasta Bartoszyce. Gdyby nie wasze odważne, śmiałe i zdecydowane decyzje. Symbolem tej przeprawy jest osoba, o której dzisiaj już była mowa. Jeśli ten most miałby się nazywać imieniem kogoś, to na pewno świętej pamięci Mirona Sycza. Też miałem z nim bardzo dobre relacje i bardzo wspominam tego człowieka wielkiego formatu i ducha, i umysłu. Człowieka życzliwości, człowieka koncyliacji, porozumienia, człowieka, który dla wielu z nas może i powinien być przykładem. Druga taka inwestycja, którą wspólnie państwo podjęliście, też z taką zdecydowaną odwagą, to budowa hali widowiskowo-sportowej. Dzisiaj zobaczcie, jest to arena różnych zmagań. W piłce ręcznej przede wszystkim, w siatkówce, imprezy o charakterze ogólnopolskim, regionalnym, gale walki, ale przede wszystkim miejsce aktywności dzieci, młodzieży i ludzi w różnym wieku. To też zdecydowany wasz sukces. Ale też zwrócę uwagę na 2 inwestycje, które są w trakcie, która nowa Rada będzie realizowała. Z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to także był obraz tego sukcesu i burmistrza Piotra Pietkowskiego i Rady Miejskiej w Bartoszycach. To ten plac z przebudową na amfiteatr i z dofinansowaniem ponad 20 milionów złotych, czy też przebudowa stadionu miejskiego z kwotą ponad 15 milionów złotych. To przykład waszych wspólnych działań, które przeobraziły zdecydowanie obraz Bartoszyc. To na pewno trzeba kontynuować. To na pewno trzeba odpowiadać na nowe wyzwania i na nowe oczekiwania mieszkańców. Mieszkańcy zdecydowali i 7 kwietnia i 21 o nowym obrazie Rady, o nowym burmistrzu, a więc o nowych jakby marzeniach i nowej perspektywie rozwoju Bartoszyc. Szanowni Państwo, bliskie mi słowa kiedyś Winstona Churchilla oddają obraz zmagań każdego polityka. Sukces nie jest ostateczny. O tym też warto pamiętać. Zawsze. I przed wyborami, i po wyborach. Porażka nigdy nie jest totalna. Tak naprawdę w życiu liczy się odwaga. I to dotyczy szczególnie takiego powołania, jakim jest polityk. I ten lokalny, i ten polityk o charakterze regionalnym, czy też w aspekcie krajowym, czy europejskim. Odwaga. Umiejętność decyzji, umiejętność podejmowania różnych inspiracji, relacji z mieszkańcami i tworzenia nowej rzeczywistości. Chcę wam serdecznie podziękować za te 5 lat, za wasz szacunek, życzliwość, za nasze relacje. Wysoko je sobie cenię i jest to jedno z piękniejszych przeżyć w moim życiu publicznym i zawodowym. A tak na marginesie, kiedyś jako aplikant sądowy miałem właśnie miejsce pracy w Bartoszycach. Nie ziściło się to wtedy, ziściło się teraz. Dziękuję, że miałem ten zaszczyt i honor z wami współpracować, z wami zmieniać Bartoszyce. Czego życzę? Po pierwsze, gratuluję tym, którzy ponownie uzyskali mandaty radnych powiatu po raz pierwszy, czy też Rady Miasta w swojej reelekcji. To wyraz zaufania publicznego. Sami zdajecie sobie sprawę, że to także odpowiedzialność i zobowiązanie. I to przede wszystkim powinno zawsze być tym wyzwaniem, które czeka każdego lokalnego polityka. Dziękuję za tą współpracę na różnym poziomie. Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta, moim współpracownikom, wszystkim pracownikom. Dziękuję panu Piotrowi Pietkowskiemu za zaufanie i za współpracę przez te 5 lat. Tak jak mówiłem, dziękuję państwu. Bartoszycom życzę wszystkiego najlepszego. Dobry Boże, błogosław miasto Bartoszyce. Dziękuję. Panie burmistrzu, jeszcze proszę pozwolić na 2 słowa. Myślę, że w imieniu własnym i w imieniu wszystkich radnych tutaj obecnych jest taki wkręt. Anna Jantar śpiewała najtrudniejsze są chwile pożegnań. Ale śpiewał nie będę. Tutaj w imieniu wszystkich radnych chciałbym bardzo serdecznie podziękować za ciepłe słowa skierowane pod naszym adresem, a przede wszystkim za te 5 lat przepracowanych tutaj w naszym samorządzie. Myślę, że nie będę odosobniony, jeśli powiem, że pana praca wniosła wiele wartości dodanych na rzecz naszego miasta. Pana koncyliacyjny charakter, o którym pan sam wspominał, koncyliacyjna postawa sprawiły, że nierzadko pojawiające się na sesjach Rady Miasta jakieś napięcia, spory, pan potrafił swoim autorytetem, mądrością, właśnie tą koncyliacją łagodzić, za co serdecznie dziękuję. Jestem wdzięczny dobremu losowi, który sprawił, że miałem przyjemność na co dzień z panem współpracować, spotykać się, rozmawiać. Będzie mi tych rozmów bardzo brakowało. Panie burmistrzu, jesteśmy przekonani, że przed panem jeszcze wiele wyzwań, wiele zamierzeń do wykonania na rzecz ziemi kętrzyńskiej, z której pan się wywodzi. Jesteśmy pewni, że nie spocznie pan na laurach. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko, życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i jak najwięcej radości i pogody ducha na każdy dzień. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję państwu za obecność.